Suwałkach powołano pierwszą Radę Kultury, która pełni funkcję doradczą przy prezydencie. Rada konsultuje założenia polityki kulturalnej Suwałk, opiniuje programy operacyjne oraz inicjuje i promuje działania podejmowane przez instytucje kulturalne. Rada Kultury nie jest niczym nowym w Suwałkach, bo taka Rada Kultury już kiedyś w naszym mieście istniała. Istniała ona na początku XX wieku i później jakoś tak na przestrzeni lat ta działalność została może nie zarzucona, ale przerwana. Powstał w ostatnich tygodniach taki pomysł, by tą Radę Kultury reaktywować. W skład Rady wchodzą twórcy, aktywiści oraz eksperci o istotnym dla naszego miasta dorobku i sprawdzonych kompetencjach. Składa się z 12 osób. Te 12 osób było wybranych na takiej podstawie, że były to z jednej strony propozycje dyrektorów jednostek, miejskich jednostek kultury, z drugiej strony niektórzy sami zgłaszali swoją chęć pracy w tej Radzie Kultury, a niektórych po prostu my pytaliśmy jako miasto, czy byliby zainteresowani taką współpracą i formą współpracy z miastem Suwałki. Z tejże Rady Kultury oczywiście już został po pierwszym posiedzeniu wyłoniony przewodniczący Rady, został nim pan Sławomir Filipowicz, który jest na co dzień pracownikiem Archiwum Państwowego, ale do tej Rady Kultury należy też wiele innych znamienitych osobistości, jeżeli chodzi o kulturę w Suwałkach. Są to chociażby pan profesor Andrzej Strumiło, są to delegowani pracownicy z naszych miejskich jednostek, z Muzeum Okręgowego, z Biblioteki Publicznej czy Suwalskiego Ośrodka Kultury, ale też i osoby niezależnie promujące kulturę w Suwałkach, jak chociażby pani Alicja Roszkowska, prezes Fundacji Art SOS, czy Iwona Danilewicz, właściciel portalu Niebywałe Suwałki, która relacjonuje w naszym mieście wszystko to, co z kulturą ma związek. Rada Kultury pierwszej kadencji działa na podstawie regulaminu organizacyjnego. Powołana została przez prezydenta 30 marca i działać będzie przez najbliższy rok.